Musisz pojednać się z Bogiem, a nie możesz tego zrobić inaczej, jak tylko przez spotkanie z Jezusem. Tylko spotkanie z Jezusem. Nie wiem, czy żyjesz w jakimś systemie moralnym, czy nie, ale chcę ci powiedzieć, że problemem człowieka nie jest moralność, nie jest życie moralne, ale życie w oddzieleniu od Boga. Musisz się spotkać z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. Spotkałem Jezusa w twoim życiu. Nie spotkałem go w żadnym zimnym gmachu, w żadnym religijnym miejscu. Spotkałem go w zimnej piwnicy, wśród różnych substancji smolistych, gdzie ktoś, kto miał w oczach spojrzenie, które mnie przeszyło, powiedział mi o tym, że Jezus żyje, że On zmartwychwstał i że chce mieć ze mną relację. I tak samo ja mówię tobie dzisiaj, że Jezus chce mieć z tobą żywą i prawdziwą relację. Możesz się pojednać z Bogiem w jednej chwili. Nie wiem, co będzie jutro. Wiem, że Jezus wraca lada moment. Czy jesteś na to gotowy? Jeśli Bóg istnieje, co innego obserwuje twoje życie? Co innego może obserwować twoje życie? Nic nie ma znaczenia. Jeśli Bóg istnieje, pojednaj się najpierw z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. To jest takie proste. Siedząc w tej zadymionej piwnicy, powiedziałem swoimi ustami tak, jak umiałem, ponieważ w sercu miałem pragnienie, ponieważ szczerze chciałem poznać Boga. Powiedziałem: Jezu, zapraszam Cię do swojego życia. Chcę Ciebie poznawać więcej i więcej. I nie umiem Ci tego wyjaśnić, ale coś się w tamtym momencie zmieniło radykalnie. Byłem już innym człowiekiem, byłem nowym stworzeniem i wszystko wywróciło się do góry nogami. Wiecie, nikt mi dzisiaj nie powiedział: Marek, przyjedź, powiedz parę słów na temat Jezusa. Nikt mi nie zapłacił za to, żebym tutaj dzisiaj do Was przemawiał, ale oszalałem na Jego punkcie. Oszalałem na punkcie Jezusa. Zapewniam Cię, jeśli masz szczere serce i zawołasz do Boga, On również wywróci Twoje życie. On jest tak realny, bardziej realny niż wszystko inne, co cokolwiek do dzisiaj poznałeś. To jest takie proste. Wiecie, ja od dziecka wiedziałem, że istnieje jakiś Bóg. Widziałem pełno religii i wiedziałem, że to są tylko jakieś kolejne opcje. Chciałem dojść do tego, co jest prawdą. I w wieku 18 lat po raz pierwszy usłyszałem o Jezusie i zobaczyłem, że to jest prawdziwe, że to jest szczere, że to jest szczere, że to nie jest kolejna plastikowa religia, to nie jest kolejna filozofia. Ja żyłem kiedyś w pewnej filozofii. Byłem anarchistą i byłem wegetarianinem, bo myślałem, że taki jest Bóg. Pomyślałem, że tak jest Bóg, ale wiecie, to nie było czymś, co realnie w moim życiu sprawiało relację z Bogiem. Ja sobie mogłem mówić, że Bóg jest taki i taki, ale nie spotkałem Go wtedy. Spotkałem Go dopiero, gdy zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Chcę Ci powiedzieć, że możesz w każdym momencie spotkać Boga. Teraz, nieważne w jakim jesteś miejscu i stanie, jakie wyznajesz zasady moralne, czy jesteś w swoim mniemaniu dobrym człowiekiem, czy złym. To, czy jesteś dobrym, czy złym, nie ma żadnego znaczenia, jeśli żyjesz bez Boga. Pojednaj się z Bogiem. Jeśli chcesz, możemy o tym porozmawiać. Jestem tutaj dla Ciebie. Jestem tutaj dla Ciebie, ponieważ kocham Cię tak samo, jak Bóg Cię kocha. Człowieku, to jest takie proste. Najważniejsza decyzja w twoim życiu jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy ze szczerego serca zawołać.